postanowiliśmy się wybrać na wycieczkę! Mama się cieszy, uhuhu! Tata się cieszy, uhuhu! I Tosia się cieszy. Tosia jest skupiona, Tosia... Jesteśmy w trasie od pół godziny, to dla Tosi już jest jak 10 i musi coś zjeść, bo jest bardzo głodna. Na początek pojechaliśmy do St. Andrews, gdzie znajduje się najstarszy uniwersytet w Szkocji. Zabytkowe miasteczko przywitało nas deszczem, ale nie zniechęciło nas to. Podobało ci się na wycieczce? Tak. A chcesz wrócić jeszcze raz w to samo miejsce, tam gdzie był zamek? Tak. Chciałabyś zobaczyć plac zabaw? Tak. Rozumiem. To musimy też wrócić, żeby znaleźć plac zabaw, co nie? Tak? Tak. Rozumiem. Bardzo dobra odpowiedź. Idziemy do Sterling. Miasto Sterling niestety zwiedzaliśmy krótko. W przerwach między ulewami udało nam się zobaczyć kilka zabytków. Po opuszczeniu Sterling kierujemy się w stronę Fort William. Co jest napisane? I kebaby. I pana, i pani, i pani. Cześć! Zlele rogacie! Glencoe to malownicze i pełne pięknych górskich pejzaży miejsce, gdzie spędziliśmy kolejne przedpołudnie.
Noc przespaliśmy na kampingu nad brzegiem jeziora. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania słynnego z filmu Harry Potter wiaduktu Glenfiddich, co miało być prologiem do tego, co nastąpi później. To się podoba Ci się na wycieczce? A gdzie teraz jedziemy? Czy będziemy jechać? Chodź z pociągiem. Super. Podróż starym parowozem przeniosła nas w magiczny sposób do XIX wieku, gdzie wrażenia z jazdy chłoni się wszystkimi zmysłami, a niezapomniane widoki pozostają w pamięci na całe życie.